Radio Campus 97 i 1 FM. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Być może niektórzy z naszych słuchaczy mieli tę wątpliwą przyjemność bolesnego spotkania z radarem policyjnym. No, mandaty to nie jest tania sprawa. Natomiast ten przyrząd, który panowie policjanci trzymają w rękach i panie policjantki, to jest radar. Radar, który wykorzystuje mikrofale, żeby określić prędkość naszego pojazdu. Jeśli jest za duża, no to kończy się to tak, jak, tak jak właśnie zaczęłam, nie zawsze przyjemnie. Może być to radar bazujący na mikrofalach, może być to lidar, który wykorzystuje wiązki promieniowania laserowego. Natomiast no, cała ta zabawa polega na tym, że wykorzystujemy metodę teledetekcji, czyli pozyskiwania danych o różnych zjawiskach i procesach bez bezpośredniego kontaktu z nimi. Czyli nie musimy dotykać pojazdów, żeby ocenić ich prędkość. I właśnie o takich danych teledetekcyjnych, o tym, o tym do czego można je wykorzystać, na przykład określając czystość powietrza w Polsce, porozmawiam z naszym dzisiejszym ekspertem, a jest nim Patryk Grzybowski z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Wydziału Fizyki. Cześć, Patryku. Cześć. Patryk, ty wykorzystujesz takie bardzo poważne metody, nazywają się właśnie teledetekcją, czyli dane satelitarne, żeby określać jakieś super skomplikowane parametry czystości powietrza, a tak na nasze, to czym ty właściwie zajmujesz się w doktoracie, który właśnie kończysz na naszym uniwersytecie? To, mówiąc tak w bardzo dużym opuszczeniu, po prostu sprawdzam, jakie jest zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu, i tutaj konkretnie właśnie o dwutlenek azotu mi chodzi, w granicach, w granicach całej Polski. Powiedzmy, że tam przy okazji czasami sobie też zahaczę o inne kraje, ale generalnie, generalnie zajmuje się, <coughs> się Polską. Poczekaj, i ten ditlenek czy dwutlenek azotu. Dwutlenek. To jest y, szkodliwe mm. dla nas, dla naszego zdrowia. No nawet bardzo. No, można by tutaj taką litanię przedstawić, jak stąd na drugą stronę Wisły, czemu, czemu szkodzi dwutlenek azotu? Od wszelkich chorób związanych z płucnych, związanych z oddychaniem, przez problemy kardiologiczne. No, oczywiście, jak tam już jakieś zanieczyszczenie wyskoczy, takie, które oczywiście się notuje, no to może i doprowadzić do śmierci, ale oczywiście czegoś takiego no w przyrodzie nie spotkamy. No dobra, czyli mamy coś szkodliwego, no, a, a jak wymierzyć w takim razie stężenie takiego dwutlenku azotu? Tego nie widać w powietrzu przecież, prawda? Nie można przejść się po ulicy i zobaczyć tu więcej, tu mniej. Smogu też nie widać, ale czujemy. Dwutlenek azotu czujemy w powietrzu? Ja osobiście go nie poczułem nigdy. Z tego, co wiem, z tego, co czytałem, on ma jakiś zapach, natomiast e, ja osobiście nie potrafiłbym tego opisać. Też, e, też go nigdy, przynajmniej tak mi się zdaje, że nigdy go nie czułem. E, natomiast no, jest ściśle powiązany z ruchem samochodowym. Więc tam, gdzie samochody, to tam będzie dwutlenek, wysokie stężenie dwutlenku azotu. Jak to badasz? Bo nie chodzisz ulicami i nie mierzysz jakimś termometrem, chyba tego, gdzie tego azotu jest więcej? E, nie, oczywiście, że nie. E, badam to satelitarnie. Znaczy, wykorzystując zobrazowania satelitarne, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, satelita przelatuje sobie, powiedzmy, nad Polską, wykonuje zdjęcie jak, nie wiem, aparatem fotograficznym, powiedzmy, tylko wykorzystując no, pewne długości, długości fali świetnej, które nie są widoczne gołym okiem. No i taką informację można pozyskać. Natomiast to też nie jest stricte taka informacja mm, o tym, jakie jest zanieczyszczenie przy powierzchni Ziemi, mm, mhm. o tym, czym oddychamy. To jest troszkę co innego, tym zajmuje się główny inspektorat ochrony środowiska. A to też podają takie aplikacje jak Early, jak Kanarek. One podają rzeczywiście takie stężenie, jakie jest tuż przy powierzchni Ziemi, tak, że sobie chodzimy, oddychamy tym. Taką informację możemy pozyskać z tych źródeł. To, co mierzy satelita, to jest tak zwany pomiar kolumnowy, czyli jakby, mm, obrazując to plastycznie, wszystko, co jest między satelitą, który znajduje się tam dziesiąt Tysięcy kilometrów nad, nad Ziemią, a powierzchnią, a powierzchnią Ziemi. Czyli jakby takie sumowanie wszystkich cząsteczek danego zanieczyszczenia, w tym przypadku na wszystkich w tak? tak, od tak, samej tak. Ziemi do samego. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. A do jakiej tak. wysokości sięgają te dane? To jest kilka kilometrów? Nie potrafię powiedzieć dokładnie, natomiast ten produkt, którego używam, jest rozbity jakby na trzy części. że Taka cała, tak zwana kolumna, właśnie między satelitą a powierzchnią gruntu, też na ten dwutlenek azotu zawarty w stratosferze, czyli tej górnej warstwie atmosfery i atmosfery i w troposferze, czyli ta dolna, dolna warstwa i mnie akurat interesuje właśnie ta dolna warstwa, to jest powiem około, bo to te, też nie jest tak, że to jest ta wartość około 10 tysięcy kilometrów nad powierzchnią, nad powierzchnią ziemi. No dobra, ale te dane satelitarne rozumiem, że zbierane są na temat całej kuli ziemskiej, no bo te punktowe GIOS-u, czyli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dane, są gromadzone w jakichś stacjach pomiaru. Stawiamy budkę, tak sobie to wyobrażam, być może to jest dużo bardziej skomplikowane, proszę wybaczyć, jeśli to jest tutaj takie laickie podejście. No i w tej budce dokonujemy pomiaru. I mamy jakąś liczbę, i ta liczba odnosi się do tego konkretnego miejsca. Jak przeniesiemy budkę, to rozumiem, pomiar może być inny. E, dokładnie tak. To, co, to, co właśnie mierzy, mierzy Gioś, to jest taki pomiar punktowy w danym miejscu. Dajmy na to, tutaj akurat stacji nie ma, ale no, tak jakby nie wiem, postawić, doskonale to opisać postawić budkę właśnie na Bednarskiej i mamy stężenie dwutlenku azotu czy jakiegokolwiek innego zanieczyszczenia w tym miejscu. Ono może być kompletnie inne po drugiej stronie Wisły, może być inne już na Placu Zamkowym. Dane satelitarne jakby umożliwiają. Pozyskanie informacji właśnie bardziej e, przestrzennej przede wszystkim. Tak, tu mamy, Geoś podaje informacje w punkcie, dane satelitarne e, podają informacje właśnie, tak jak powiedziałeś, dla całego świata. To jest pewne uśrednienie też, bo to, co mierzy satelita, to jest jakby zawarta informacja w komórce. Którą, którą nazywamy pikselem o powierzchni 3,5 na 5,5 kilometra. Więc to też nie jest dokładnie tak, że jak satelita nam pomierzy nad Bednarską znowu, to że tu jest dokładnie takie zanieczyszczenie. To jest tam jakieś uśrednienie zanieczyszczenia, które Za znajduje się w całym śródmiejskim, tak, tak. w takim, w takim kwar kwartale. Co robisz z tymi danymi dalej? Znaczy, mamy te obrazy. To, mhm. są, to są dane graficzne, czy to są, to, to są jakieś dane liczbowe, czy, czy to są zdjęcia satelitarne? Są, są to zdjęcia satelitarne, natomiast ja tak naprawdę nie widzę obrazu póki już po nie wiem, dziesiątków kroków nie wykonam sobie, nie zrobię sobie mapy, która jest jakimś tam punktem wyjścia w tym wszystkim, to cały czas jest, można powiedzieć, obraz, bo w każdym tym pikselu, który no, jest czymś charakterystycznym dla obrazu, są zakodowane dane. Ja generalnie przez cały jakby proces, który, który przetwarzam, zajmuję się tymi danymi, które są zakodowane w tych pikselach. I to też nie jest tylko tak, że interesujemy tylko i wyłącznie to zanieczyszczenie powietrza z satelity, natomiast też wykorzystujemy tutaj dane meteorologiczne, które są pozyskiwane w analogiczny sposób. Też są właśnie zakodowane jakby w takich, w takich komórkach, troszkę większy, bo to jest 9 na 9 km, natomiast jakby też już troszkę abstrahując, można jest prowadzić do tego rozmiaru 3,5 na 5,5, na który będzie równoważny Odpowiadam. dla mhm. tego piksela satelitarnego. Czy takie dane są tak samo wiarygodne jak te zbierane przy Ziemi? A może bardziej, na czym polega wie, wiesz różnica pomiędzy tymi budkami Giosiu, poza tym, że są punktowe, a Twoimi danymi, czy tymi pozyskiwanymi satelity? Ja bym nie powiedział, że którekolwiek z tych danych są lepsze. Taki może frazes, ale no po prostu nie są. Żadne, żadne z nich nie są lepsze. Zależy, co nas interesuje. Te dane Giosiowe, no one siłą rzeczy, skoro one mierzą pewne zjawisko fizyczne stężenia zanieczyszczenia powietrza, no to one dokładnie powiedzą, jakie jest to zanieczyszczenie, tak? Więc jakby, no nie ma wątpliwości. Oczywiście są tam pewne pomiary, błędy pomiarowe, że nie wiem, gałąź może spadnie akurat jednego dnia na, na czujnik, tak? No ale generalnie jakby sama tutaj technologia zapewnia nam to, że mamy tą, ten pomiar punktowy, to, to czym oddychamy. Natomiast pomiar satelitarny, on jest właśnie inną wielkością fizyczną. To jest ten pomiar w kolumnie całego zanieczyszczenia powietrza i on da nam informację przestrzenną. Dzięki temu możemy wiedzieć na przykład, że jakie zanieczyszczenie powietrza jest nie wiem, w Kozienicach na przykład, gdzie nie ma stacji Giosiu, a jak wykonałem analizę, zobaczyłem, że tam jest wysokie zanieczyszczenie. Też no, można tak się domyślać, bo stoi tam wielka elektrownia, więc... Siłą rzeczy tam takie zanieczyszczenie jest, natomiast jakby nie ma tam stacji, tak, więc nie można powiedzieć na papierze, wcześniej przynajmniej nie było można powiedzieć, że tam jest takie i takie e, zanieczyszczenie. Więc no. Nie powiedziałbym, że któreś dane są lepsze, któreś są bardziej wiarygodne. Na pewno, kiedy ja przechodzę, bo już troszkę może będę zmierzał, powiem o tym, o tym już moim nadrzędnym celu, czyli właśnie jakby w wykonaniu modelu, który będzie szacował te wartości przypowierzchniowe tego stężenia zanieczyszczenia na podstawie danych satelitarnych i danych meteorologicznych, no to to będzie obarczone pewnym błędem, mhm. tak? No bo wykonuję tutaj modelowanie, więc wiadomo, że po drodze jakiś błąd... Jakieś założenia musisz też przyjąć, nie? Tak, tak, no... No właśnie, chociażby te warunki atmosferyczne. One czasami powodują to, że ten pomiar może być zaburzony. Ja też tutaj dokonuję pewnych uśredni, że staram się to uśredniać dla dnia, dla tygodnia, dwóch tygodni, miesięcy. No wiadomo, im większe uśrednienie, tym ta skuteczność będzie wyższa. Natomiast on no, nie ucieknie się od tego błędu. Mi się udało dojść tam do mniej więcej 30%, co uważam jest całkiem niezłym wynikiem. Przynajmniej na tym etapie, etapie pracy. Zdradziłbyś jakieś wyniki tych swoich badań, które miejsca w Polsce, jeśli już zaobserwowałeś jakieś takie trendy, są bardziej narażone? Na ten dwutlenek azotu. Kozienice, już wiemy. Kozienice, tak. tak. E, natomiast też nie jest tak, że te kozienice są jakieś rekordowe. Powiedzmy, że to jest taki obszar, który rzucił mi się w oczy, jak spojrzałem na mapę, że tam nie było Nietypowe, nie, nie ma tak. stacji, a mm -hmm. rzeczywiście jakieś zanieczyszczenie tam jest. E, a tak to generalnie to zanieczyszczenie, ono jest w tych miejscach, w których się spodziewamy, że jest. Czyli to jest Wielkie e, miasta? E, tak. Choć też nie wszystkie. E, taki pas od Warszawy przez Łódź, Bełchatów, Częstochowe. Do, do aglomeracji konurbacji górnośląskiej. A w tak, górę? Gdańsk, Gdynia, tam, tam właśnie, jest zielono? Tam właśnie jest zielono raczej. Choć też zdarzają się takie epizody, że Gdańsk, Gdynia i Szczecin. Tak, tam się zdarza, że są wyższe, wyższe te wartości zanieczyszczenia, ponieważ statki bardzo dużo wydzielają emisji dwutlenku azotu. I zdarzają się takie epizody, rzeczywiście, że. W miesiącach letnich szczególnie to widać, że generalnie w całym kraju jest, jest zielono, nie ma tego zanieczyszczenia, a tam dwie kropeczki u góry, Gdańsk, Gdynia świecą się na czerwono. Też są zresztą takie techniki, ja się tym nie zajmuję, do śledzenia statków na podstawie właśnie tego. Emisji takich gazów? Tak, tak, taki ślad zostawiają i on zostaje przez kilka godzin. Jest widoczny z poziomu, poziomu satelitarnego. No dobra, ale takie dane, tak jak myślę o tych miastach nadmorskich, to tam pewnie jest wiatr, który być może ten dwutlenek jakoś przegania poza portami i, i statkami to, to pewnie są też czynniki atmosferyczne. Takie dane zbiera się także, że ta satelita, czy ten satelita przez cały rok krąży wokół Ziemi, zbiera je w trybie ciągłym? Czy to też jakoś tam jest punktowo z pewną gęstością? Nie wiem, jak jest jakieś zachmurzenie to to nie jest kłopot w zbieraniu takich danych? E Zacznę może od tej częstotliwości. Wygląda to tak, że satelita wykonuje zobrazowanie każdego miejsca na Ziemi codziennie. Tych zobrazowań jest nawet kilka. Tak jak dla Polski, co najmniej dwa dziennie są wykonywane. Czasami Poczekaj, jest to... dla całej Polski, ale to mówimy w tej skale, skali tych kwadratów 3,5 na 5? Tak, na tak, pięć? tak, tak. Mhm. Czasami nawet tych zdjęć jest pięć. one generalnie są wykonywane w okolicach południa, tak między, nie wiem, 11, 13 do 14. To jest taka najczęstsza pora wykonywania tych zdjęć. Na no, przykład ze warunków meteorologicznych, czyli tutaj tych ograniczeń, no to nie jest tak, że codziennie, co kilka godzin mamy, mamy takie zobrazowanie. Tutaj przeszkodą jest, jest zachmurzenie i tutaj znów wracam do tego prostego porównania, który, o którym mówiłem na początku, że satelita jest akaparat. Jeśli postawi się po drodze mu jakąś przeszkodę między tym poziomem orbitalnym, a, a poziomem gruntu, no to zrobi zdjęcie tej przeszkody. I taką przeszkodą jest chmura na przykład. Więc no będzie po prostu białe zdjęcie, jest chmura. Nic żadnej wartości tego, co jest poniżej chmury, niestety pozyskać już wtedy nie mogę. Natomiast to też nie jest aż tak źle. Dzięki temu, że jest to zobrazowanie wykonywane codziennie, dla Polski udaje się zebrać rocznie około średnio 150 zdjęć dla każdej takiej komórki. 3,5 na 5,5. Czyli właściwie co drugi dzień prawie, tak? Tak, natomiast to też zależy od regionu, bo mhm. są regiony w Polsce, gdzie tych zdjęć jest 120, znaczy też, też nie zdjęć, dni, bo czasami, tak jak mówiłem, tych zdjęć jest kilka w ciągu, w ciągu dni, natomiast ja tu mówię już o dniach, ile tych dni jest bezchmurnych albo, że to zachmurzenie jest takie, że satelita sobie z nim radzi, bo z takim cienkim, powiedzmy, z hirusami jakimi satelita sobie może poradzić. Natomiast tutaj wracając, takim obszarem są na przykład, są na, jest Pojezierze Pomorskie. Tam mamy takie lekkie wzniesienia zaraz za, za Bałtykiem i tam tych chmury... Czyli czy się chmurki się, da... się tam osadzają tak, i one się tam osadzają i tych zdjęć jest zdecydowanie mniej. Tak samo zresztą w górach wysokich po drugiej stronie Polski, tam tych zdjęć jest jeszcze mniej, ale generalnie te 120-110 to jest takie minimum, które udaje się zbierać. Dla obszarów najmniej zachmurzonych to jest nawet pod 180-170 zdjęć. To jest Wrocław, Kraków, Rzeszów, generalnie te obszary południowe. Z tego co pamiętam, dla Wrocławia było najwięcej okolic, to było tak pod 185 dni, kiedy można było taką informację pozyskać. Kusisz tymi zdjęciami, kusisz, one są gdzieś dostępne dla zainteresowanych, potencjalnych analityków of course, hmm. teledetekcji. E, tak, oczywiście te dane są udostępniane przez, przez Europejską Agencję Kosmiczną. E, choć może bardziej powinienem powiedzieć przez Komisję Europejską, która prowadzi program Copernicus, program obserwacji Ziemi Copernicus, w ramach którego to programu Europejska Agencja Kosmiczna z kolei wystrzeliwuje na orbitę kolejne satelity, satelity misji, misji Sentinel. Był Sentinel 1, 2, 3, 4, aż tak doszło, a znaczy czwórki jeszcze nie ma, co ciekawe. Doszło do piątki i tą piątką właśnie się zajmuje. To jest ten satelita dedykowany badaniom zanieczyszczenia powietrza. Te dane są dostępne tak przez serwis, który, który jest udostępniany przez, przez Copernicus, też przez. Przez platformę Google Earth Engine, która do celów naukowych jest, jest darmowa, ona też działa w ten sposób, że kolekcjonuje, zbiera wszystkie, znaczy może nie wszystkie, bardzo duże zbiory danych, czy to właśnie europejskie, czy, czy amerykańskie z NASA, -y, japońskie i JAX, -y, no generalnie z różnych agencji kosmicznych, także jakieś takie dane typowo przestrzenne typu populacja i tak dalej, więc jakby dróg dostania się do tych danych jest sporo. Można rzeczywiście przez bezpośrednio przez portale czy to Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy programu Copernicus, ale można też na przykład przez pewne środowiska aplikacyjne Google'a do tych danych się dostać. One mają taki minus, że w przeciwieństwie do takich zdjęć na przykład, które możemy oglądać na Google Mapie, to nie jest coś intuicyjnego, tak? bo hmm. zanieczyszczenia no, nie mają granic, więc to jest czasami po prostu obraz, jak dajmy na to, jest czyste powietrze, cały świat na zielono i nie wiadomo, gdzie jest Polska, gdzie jest cokolwiek. Tak? Jak sobie nie nałożę granic na, na ten obraz, no to nie będę wiedział, gdzie ta Polska jest. A twój model docelowo, czyli to, co ma być efektem analiz tych rozmaitych mm -hmm. zdjęć, które, którym się przyglądasz, będzie wyjaśniał to stężenie przyziemne? Do e czego to będzie służyło takim mm -hmm. ludziom jak my, albo takim ludziom jak wy, naukowcy na Wydziale Fizyki? E taki jest cel, żeby, żeby szacowało te wartości przyziemne. E jakby zaczynając w ogóle pisząc projekt, e składając projekt do szkoły doktorskiej, tutaj z promotorami, jakby jedną z motywacji było to, żeby mieć informacje o zanieczyszczeniu tam, gdzie tej informacji nie ma. To takie było chyba nadrzędne, że patrząc na mapę Polski, tych stacji, które mierzą dwutlenek azotu, oj, żeby nie skłamać, ich jest około 130-150. No, mniej więcej w takim przedziale operujemy. Większość jeszcze do tego, wiadomo, w dużych miastach albo troszkę mniejszych miastach. No ale jest to jakaś ograniczona, ograniczona liczba. Tego, co się dzieje na przedmieściach, nie mówiąc o tym, co się dzieje na wsiach, no to nie wiemy. Więc tak była taka pierwsza motywacja, żeby mieć to informacje o zanieczyszczeniu powietrza, przyziemnym zanieczyszczeniu powietrza dla tych obszarów, gdzie monitoringu nie ma. Ja mówiłem, że te dane między sobą się różnią, przyziemne i satelitarne, natomiast no, są pewne korelacje między nimi. One tak też się, powinno być tak, chyba, tak, prawda? Tak, tak. Żebyśmy czuli to... się bezpiecznie w tym świecie danych. No to jest takie intuicyjne też, że zanieczyszczenie jest tam, gdzie je produkujemy, tak? Czyli jest blisko powierzchni ziemi. To nie jest jeden do jednego, natomiast jest do siebie, no te trendy zachowuje. Kiedy rośnie jedno, to rośnie drugie, kiedy jedno spada, to drugie też zazwyczaj spada. Natomiast jeszcze wracając do tych motywacji i tego, jak to będzie wykorzystywane, też chciałbym zrobić jakąś aplikację, już nie wiem, no w trakcie doktoratu najlepiej, tak? Też jakieś, mam stronę internetową, gdzie udostępniam takie mapy, Chciałbym zrobić coś bardziej w formie aplikacyjnej, nie tylko, że wrzucam artykuł, jest mapa, też jest celem zrobienia jakiejś, właśnie aplikacji, gdzie użytkownik sobie włącza adres, pisuje, że interesują go takie i takie daty i dostaje mapę zanieczyszczenia z takiego i takiego okresu. Więc tutaj taki szlachetny cel powiedzmy przyświeca, żeby mhm. mieć informację tam, gdzie tej informacji nie ma mieć ją w trybie w miarę ciągłym, bo. Nie ma tych zdjęć codziennie, natomiast, jeśli chodzi już o jakieś uśrednianie tygodniowe, to generalnie udaje się zdobyć takie informacje e, przez cały rok. Są wyjątki, ale, ale zazwyczaj ten krok tygodniowy udaje się. Zrealizować. No, też trzecia taka pobudka, że te badania są prowadzone troszkę egoistyczna, po prostu sobie znalazłem nisze, bo sensor jest dość Tego nowy. Tego jeszcze w szkole doktorskiej nie było. <laughs> jest to sensor nowy, on został wystrzelony na orbitę w roku 2017, danych dostarcza od roku 2018. Więc kiedy składałem projekt w roku 2019. No Było to... super nowe i atrakcyjne. Tak, to była nówka absolutnie. Niewiele osób się tym. No chyba mogę tak powiedzieć, że niewiele osób się tym rzeczywiście zajmuje, szczególnie tym sensorem, bo jakby też są analogiczne sensory amerykańskie. Natomiast no, tym sensorem rzeczywiście no, nie ma jakiejś potężnej grupy naukowców, która by się tym zajmowała, szczególnie tutaj w naszym rejonie e, Europy. A te inne sensory zajmują się, jakby są wrażliwe na inne czynniki, na inne parametry, bo ty mówisz o tych gazach, które zanieczyszczają mm -hmm. środowisko, tam są pomiary na przykład. No, nie wiem, czego mogłabym sobie wyobrazić, ale in, innych różnych zjawisk też są pomiary prowadzone satelitarnie. E, tak, tu jeszcze mówiąc o tym satelicie, który mnie interesuje, Sentinel 5, właśnie on też poza dwutlenkiem azotu mierzy jeszcze tlenek węgla, dwutlenek siarki. E areozol, którego nie można identyfikować też z pyłami zawieszonymi, które no, najbardziej są szkodliwe to jest ten skrót. chyba PM, w Polsce. Tak, tak, tak. tak. Mm -hmm. Tutaj też się może pojawić pytanie, dlaczego ja tego nie badam. No właśnie dlatego, że niestety nie ma takich danych po prostu. Też gdzieś te areozole, one są trochę powiązane z tymi PM-ami z tymi PM tak zwanymi. Natomiast to jest, to jest inna bajka. Tutaj mój promotor mógłby o tym dużo poopowiadać. Natomiast jeszcze co mierzy Sentinel-5 to są formaldehydy i, i, i ozon. Ten sensor amerykański, o które wspominałem, on jest zainstalowany na satelicie Aura. A tu jest dłuższa seria czasowa, bo bodajże od 2001 lub 2002, no w każdym razie początek wieku. Mierzy, on coś jeszcze więcej mierzy, chyba tlenek bromu, z tego co pamiętam. Generalnie no bardzo podobną, ma specyfikację, bardzo podobny ten sensor, który wykonuje pomiary, natomiast działa w gorszej tak zwanej rozdzielczości przestrzennej, czy jak tutaj mam tą komórkę 3,5 na 5,5, to ten sensor amerykański dostarcza informacji 13 na 13 km. Eee, Czyli zejść do mikrodanych jest jeszcze trudniej. Tak, tak. No szczególnie w przypadku tych danych atmosferycznych. To jest rzeczywiście wyzwanie, bo jakby badanie powierzchni gruntu, no tutaj satelity też i Europejskiej Agencji Kosmicznej zeszły do poziomu 10 na 10 metrów, więc to jest, no tylko one zajmują się w ogóle czymś innym, tak? Nie można wykorzystać tamtych danych do tego, co... Co ja robię. To jeszcze dopytam na koniec. Jak sobie mogę wyobrazić ten, ten sam pomiar, ten mechanizm pomiaru? Bo to na pewno nie ze zdjęcia się bierze te dane, prawda? Czy znaczy ten satelita krąży i wysyła tam jakieś wiązki mikrofal, <grym> czy, czy jakieś laserowe wiązki? Co tam jest emitowane takiego, że można zmierzyć to, ile jest tego dwutlenku azotu? Oczywiście tak, to nie jest tak, że sobie satelita strzela jakimś sygnałem i od razu jest informacja, że takie i takie zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu występuje, czy jakimkolwiek innym gazem. To wygląda tak, że satelita mierzy, wygląduje pomiar, w cudzysłowie mówiąc, robi zdjęcie w kilku pasmach światła w różnej długości fali świetnej. To będzie ultrafiolet, jakieś pogranicze ultrafioletu i światła widzialnego, czyli to, co my widzimy, podczerwień, średnia podczerwień, i tak dalej, i tak dalej. Wystrzelenie już chyba satelity na orbitę i potem używanie go, to jest, to jest nic przy tym, co się dzieje wcześniej, bo też sztab naukowców najpierw musi opracować algorytmy, tak, że jak wykorzystujemy taką i taką falę świetlną i jak ona przejdzie przez taką warstwę atmosfery przy takich warunkach atmosferycznych, no to to stężenie to będzie takie. mamy wynik no właśnie, tak. czyli ktoś musi zadać ten algorytm i te wskaźniki, tak, co nam powie o czym, nie? E, Tak, ja powiedziałem, że ten satelita został wystrzelony w 2017 roku, natomiast Artykuł, który jakby najdalej sięga, sięga wstecz, to z roku 2012. już. Czyli 5 lat szykowali tak, te pięć lat, wzory, to jakby powstał wzór, więc jeszcze trzeba policzyć, że tam kilka lat wcześniej, pewnie zanim w ogóle usiedli do tego i zaczęli coś pisać. tak? Więc no, tam potężna praca została wykonana, natomiast to, co już trafia do użytkownika, to co trafia, to co trafia do mnie, to już jest właśnie ten produkt dwutlenku azotu. Jakby nie pozyskuje informacji o tym, co się dzieje po drodze z tym sygnałem tylko dostaje już taki gotowy produkt. No Dzięki temu jest to dużo łatwiejsze w interpretacji, bo po prostu każda komórka ma na zapisaną jedną wartość, że takie i takie zanieczyszczenie dwutlenku azotu występuje w tym tak zwanym pikselu. Czy coś cię zaskoczyło w tych danych? Coś było dla ciebie kontrintuicyjne albo takie właśnie zupełnie inne niż, niż się spodziewałeś? Trudno powiedzieć. No jakby zaskoczenia jakieś są co i różne przy, przy, przy badaniach, ale akurat czy przy tych danych... To może ile ja... dobrze się zgadzały z tymi danymi, które były zbierane przy Ziemi, na przykład. To też jest. Nie, to właśnie w drugą stronę o, bym widzisz. powiedział, że spodziewałem się jeszcze lepszej korelacji, jakby zanim przeszedłem w ogóle do jakiegoś modelowania i tak dalej. Ona rzeczywiście była, była niska. Na początku, kiedy zostawiłem jedno, jedno do drugiego, tak jak mówiłem, jakby na trendy reaguje w miarę. Natomiast jeśli chodzi o rząd wielkości. No to niestety to już wypadało kiepsko i tam też musiałem sobie pogrupować te dane, że dla obszarów zabudowanych, niezabudowanych tu taka populacja, tu taka populacja. No i kiedy to się tak pogrupowało, to rzeczywiście nabrało sensu. Nabrało sensu tak, aczkolwiek nie powiem rzeczywiście, kiedy pierwszy raz sobie z, pobrałem ten zestaw danych też po kilku dniach walki, żeby to odpowiednio przetworzyć, przygotować do analizy i zadowolony robię wykres, patrzę... Oj. Nic. 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 Warszawa zielona. No może, może nie nic, ale no na pewno spodziewałem się, spodziewałem się więcej. No ale z każdym kolejnym krokiem gdzieś to tam zostało, uzyskiwało coraz lepsze, coraz lepsze wyniki. Zaskakująco może taką rzeczą było nie tyle co pomiar satelitarny sam w sobie, natomiast jak zacząłem dokładać różne czynniki do tego, jak założyłem na przykład temperaturę. Znów intuicyjnie, kiedy temperatura jest niska, no to mamy wyższe zanieczyszczenie. Tak jest w zimy prawda? Czy... Bo to wisi w powietrzu jakoś. Dokładnie, tak. 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 Też i dwutlenek azotu to ma wtedy dłuższy cykl życiowy, tak powiem, czyli dłużej utrzymuje się po prostu w atmosferze, zanim, zanim się rozpadnie. Natomiast przy pewnej temperaturze zaczął rosnąć. No i potem rzeczywiście, jak zajrzałem do literatury, jest to wyjaśnione, że mniej więcej gdzieś w granicach 28-29 stopni zaczynają zachodzić takie procesy w atmosferze, które powodują, że ten dwutlenek azotu zaczyna, poziom dwutlenku azotu zaczyna rosnąć. Nie są to jakieś dramatyczne wzrosty, które prowadzą do takich zimowych rekordów w zanieczyszczeniu, natomiast jest wyżej na na pewno wyższe jest to zanieczyszczenie niż w powiedzmy, standardowych warunkach. Czyli, żeby takie dane satelitarne analizować, potrzeba dużo wiedzy kontekstowej. Nie? Takich informacji też przedmiotowych. Mówisz o chemii, o fizyce mm -hmm. i o różnych innych obszarach nauki, które trzeba zgłębić, żeby zrozumieć, dlaczego 28 stopni to jest ta granica. <grym> tak, i mam nadzieję, że to też przy, posłuży mi na, na przeobronie, że rzeczywiście robię projekt interdyscyplinarny, bo też jakby tutaj w szkole międzydziedzinowej jest, jest na to zwracane uwagę. Pamiętam, jak miałem pierwsze nawet nie pierwsze seminarium, to było kiedy składałem projekt, to tutaj komisja zwracała mi uwagę, no, że tak nie do końca chyba tutaj jest ta międzydziedzinowość, że tak troszkę za mało ją podkreśliłem i myślę, że w trakcie badań jakby rzeczywiście... Sam poczułeś e, potrzebę, żeby tam zagłębić się. Tak, też nie puściłem mimo uszu tych, tych komentarzy, rzeczywiście usiadłem nad tym projektem, zobaczyłem, no tak, mógłbym tutaj coś, coś dołożyć, tak? No ale wiadomo, jak to się pisało, przed rekrutacją. Wiem, przed rekrutacją. Przed a rekrutacją, a co się wie teraz, no to dwa inne światy tak naprawdę. A co się będzie wiedziało lada chwila? Jak obronisz już tę pracę, to, to już w ogóle będzie koniec świata, czego Ci bardzo życzymy, Patryk, bo jesteś na ostatniej prostej przed końcem, więc będziemy przyglądać się Twojej pracy. Mam nadzieję, że już po obronie, jak już będziesz dumnym panem doktorem, wrócisz nam opowiedzieć o wynikach swojego modelowania i o tym, co wyszło z Twoich badań do samego końca. Pięknie Ci dziękuję za tę rozmowę. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do sięgnięcia po te dane satelitarne, Chociaż ich analiza, jak powiedziałeś, nie jest łatwa i wymaga wiedzy. No i czasu też. I czasu. No ale doktoranci na, taki, na, na takie rzeczy akurat czas mają, bo to jest ich praca. Ale oczywiście pół żartem, pół serca zachęcamy wszystkich, bo to niezwykle ciekawe dane, z których można wyciągnąć pewnie jeszcze wiele wniosków i sięgnąć powątki, po które Patryk nie sięgnął. Tak Patryk jest. Grzybowski, dziedzinowa szkoła doktorska, ale Wydział Fizyki. Tak po przecinku. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska zapraszam. Efekt Sieci.